Alleluja! Zwyciężył piekło, szatana, śmierć i powiedział: Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Drodzy bracia i siostry, parafianie i mili goście, bardzo serdecznie was witamy na Eucharystii, rezurekcyjnej, radosnej Eucharystii. Modlimy się za was, za dzieci, młodzież, za rodziny, za ludzi chorych i cierpiących, za wszystkie stany. Przywołujemy także na tę Eucharystię wszystkich bliskich naszych zmarłych. Chciejmy świętować, chciejmy się radować, chciejmy głosić wszystkim, że Jezus żyje. Wyśpiewajmy chwałę Panu. Polską mowę, polski pacierz, polską kulturę i polską ziemię przyszła wolność. Zmartwychwstała najjaśniejsza Rzeczpospolita, a orzeł w koronie wysoko wzbił się do góry. Jest to najważniejsze zmartwychwstanie, zmartwychwstanie Chrystusa naszego Pana. Umarł Wielki Piątek, pogrzebano go w grobie. Po trzech dniach odsunął kamień z grobu. Rozerwał pieczęci, przestraszył straż. Wyszedł z grobu, pozostawiając płótna. Zwyciężył śmierć, piekło i szatana, a my dzisiaj święcimy to wydarzenie. Rozdzwonimy się parafialne dzwony i wszystkim głoszą: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, wesoły nam dzień dziś nastał. Wesoły nam dzień dziś nastał. Najwspanialsze zmartwychwstanie. Ale jest także zmartwychwstanie człowieka, moje zmartwychwstanie. Co znaczy zmartwychwstać? Co znaczy dla mnie? Zmartwychwstać to odsunąć kamień grzechu, zwłaszcza tego grzechu ciężkiego, który mnie mocno uwiera, który mnie przyciska może od wielu, wielu lat. Zmartwychwstać znaczy rozerwać wszelkie pieczęcie, rozerwać wszelkie pęta, które mnie zniewalają, a zwłaszcza grzech ciężki, zwłaszcza nauk, który mocno mnie zniewala. Zmartwychwstać to wyjść z ciemnego grobu, pozostawić tak jak Chrystus pozostawił szaty. Trzeba pozostawić, mówi Pismo Święte, starą szatę, starego człowieka, a przyobleć się nowego człowieka. Zmartwychwstać znaczy uczynić to, co uczynił syn marnotrawny. Zagubił się, zmarnował majątek, który mu przekazał ojciec. Doszło do tego,
że leżał w łodzi. Jadł to, co jadły świnie. Żywił się strąkami. Ale w pewnym momencie powiedział: wstanę. Wstanę i pójdę do Ojca. I powiem: Ojcze, zgrzeszyłem, i wstał. I przyszedł do Ojca. A Ojciec go przytulił, kazał się cieszyć i powiedział: Syn mój umarł, a oto ożył. Tak zmartwychwstał syn marnotrawny. Zaczęło się od: wstanę i pójdę do Ojca i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem. Co o swoim zmartwychwstaniu mówi Andrzej? Mówi tak: pojechaliśmy na Jasną Górę do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Ukląkłem. Nie było dla mnie znaczenia to, że przychodzą i odchodzą ludzie, że widzi mnie 1000 osób. Nie wiem, ile czasu się modliłem, łzy kapały ciurkiem. Podniosłem głowę i uświadomiłem sobie, że klęczę przed filarem, na którym wisi obraz syna marnotrawnego, przyjmowanego przez Ojca na progu domu. Nie ukrywam, że się uśmiechnąłem przez te łzy, bo to dla mnie był następny znak Pana Boga, że On mnie po prostu przyjmuje, pomimo tej mojej przeszłości. Chrystus zmartwychwstał w Jerozolimie. Czcimy Jego grób. Moje zmartwychwstanie i zaszczyt. Dąbrówka przybyła do Mieszka. Mieszko wódz ochrzcił się. Zmartwychwstała Polska. Rozerwała różne kajdany zniewolenia pogańskie. Zatriumfował krzyż. Chrystus. To jest piękne zmartwychwstanie, które przeżywamy w tym roku. Możemy ten akcent zauważyć przy naszym grobie. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus żyje. Chodzi o to, żeby zawsze żył. Jan Paweł II w orędziu wielkanocnym w 1980 roku powiedział do nas Polaków: Chrystus zmartwychwstał. Nie odrzucajcie go, wy, którzy budujecie ludzki świat. Nie odrzucajcie Chrystusa. Już raz próbowano odrzucić go i pokonać ze straszą i opieczętowanym kamieniem grobowym. Nie odrzucajcie go.